Alicja rozejrzała się pospiesznie i zobaczyła czerwoną królową. Urosła bardzo, powiedziała natychmiast. I rzeczywiście miała tylko trzy cale wzrostu, gdy Alicja znalazła ją w popiele, a oto teraz była o pół głowy wyższa niż Alicja. To świeże powietrze tak działa, powiedziała Róża. Cudowne mamy tu powietrze. — Sądzę, że powinnam ruszyć jej na spotkanie — powiedziała Alicja, bo choć kwiaty były dość interesujące, czuła jednak, że rozmowa z prawdziwą królową jest czymś o wiele donioślejszym. — Nie uda ci się to w żaden sposób — powiedziała róża. — Radzę ci pójść w przeciwnym kierunku. Wydało się to Alicji tak nonsensowne, że bez słowa ruszyła natychmiast w kierunku Czerwonej Królowej. Ku swemu zdumieniu od razu straciła ją z oczu i znalazła się przed drzwiami domu. Wzburzona nieco zawróciła, zaczęła rozglądać się w poszukiwaniu królowej, którą dostrzegła wreszcie w oddaleniu. Dopiero wtedy przyszło jej do głowy, że trzeba spróbować marszu, przeciwnym kierunku. Poskutkowało to wspaniale. Po niecałej minucie spaceru znalazła się twarzą w twarz z Czerwoną Królową i tuż obok wzgórka, na który od tak dawna chciała wejść. — Skąd przybywasz? — zapytała Czerwona Królowa. — I dokąd idziesz? — Wyprostuj się, mów grzecznie i nie młynkuj palcami. Alicja zastosowała się do tych wszystkich